jego nie można nawet wyłuskać z tego co na scenie, bez znaczącego zubożenia znaczeń, jakie ten język tworzy na scenie, ponieważ on tworzy znaczenia inaczej niż dramat, inaczej niż literatura. Literatura tworzy znaczenia wyłącznie poprzez relacje słów z innymi słowami. I oczywiście te słowa mają jakieś desygnaty, referencje i do świata zewnętrznego, pozajęzykowego i w ten sposób tworzy się znaczenie. W teatrze to jest zwielokrotnione, ponieważ oprócz tych brzmieniowych czy brzmień słownych na scenie mamy ten cały świat materii, z którymi te słowa są zrośnięte. One są właśnie zrośnięte i tworzą unikatowe znaczenia dla danego przedstawienia. W innym przedstawieniu, w innej inscenizacji już te znaczenia będą inne, ponieważ ciało aktora będzie inne, obsada inna, kostiumy inne, muzyka inna, światła inne. I w ten sposób należy słowo w teatrze interpretować jako jeden z elementów takich bardziej rozbudowanych, można chemicznie powiedzieć, amalgamatów. Kostium teatralny po przedstawieniu i przed przedstawieniem jest tylko ledwie materią, z której kostium zaistnieje podczas przedstawienia, ponieważ kostium nabiera znaczeń poprzez światło, które jest rzucone na nie, poprzez ciało aktora, które nosi kostium, poprzez relacje z innymi kostiumami i to tworzy sieć relacji, jak to mówimy w nauce, sensotwórczych. I dzięki temu to, co w garderobie wisiało, na scenie nabiera zupełnie innych znaczeń. Podobnie ze słowami, jak one są w tekście drukowanym czy przepisanym poza sceną, to ten tekst jest zupełnie czymś innym niż w momencie, kiedy pojawi się na scenie i wejdzie w ten niewyobrażalnie skomplikowany czy skomplikowaną sieć relacji ze wszystkim innym. Czyli inaczej mówiąc, na scenie, w teatrze wszystko wchodzi w relację ze wszystkim innym i dzięki temu ta nośność informacyjna każdego przedmiotu i każdego słowa wzrasta jak w poezji, jak w sztuce. I to oczywiście poezja musi sobie dać radę bez pomocy przedmiotu czy materii, oprócz dźwięku, to tutaj każde słowo jest wspomagane i wchodzi, zresztą nie musi dominować. W dzisiejszym teatrze często, jak mówiłem, nie dominuje. W dzisiejszym teatrze często te teksty są tak odmienione, żeby pozbawiać je takich oczywistych znaczeń. Są samym brzmieniem, taką materią trochę amorficzną. Także w tym eksperymentalnym teatrze XX wieku to było dość częste. Dzisiaj też, dwa dni temu widziałem przedstawienie Macbetha w Szczecinie, w reżyserii Michała Libera. I tam w tym Macbethie pojawia się generalicja, pojawia się wojsk i generalicja ujada, zwierzęco ujada. Nie komunikuje się słownie, tylko tak jak zwierzęta. I to oczywiście może być zaskakujące, bo Szekspir nic takiego nie napisał, prawda? Ale intencja reżysera jest oczywista, bo on generału zdaje się nie lubić. No i cały ten Macbeth jest takim wołaniem antywojennym. Co oczywiście u Szekspira też jest, ale tam to może nie jest aż tak najważniejsze. Ale to ujadanie jako forma, tu zwracam Państwa uwagę też na to, że to, co w brzmieniu niefonetycznym jawi się na scenie, tak jak ujadanie, czy rozmaite piski, czy dźwięki, czy glosolalia, czy
różne zjawiska takie niesemantyczne, które nie niosą znaczeń, tak jak język, to w teatrze wcale nie oznacza, że w tym świecie fikcji, który jest kreowany na scenie, że w obrębie tego świata to jest normalnym ludzkim językiem, prawda? Więc w teatrze te warstwy brzmieniowe, które widz odbiera, nie muszą być tożsame z tym, co odbiera postać w danym dramacie. Tak jak my słuchamy czy oglądamy Macbetha w przekładzie Barańczaka, to przecież u Szekspira oni mówią po angielsku, a poprzez ten angielski wchodzimy w język średnio szkocki chyba. Dawid, jak to jest, jakim językiem tutaj mamy Szkota na sali? To chyba jakiś średnio szkocki, co? Middle Scots. No właśnie, średniowieczny szkocki język. Tak jak gdy oglądamy Hamleta w przekładzie Słomczyńskiego, to słyszymy fonetykę polską, ale rozumiemy, że postaci mówią po angielsku, a de facto mówią po duńsku, prawda?